Jedna osoba na łóż porwana. Nie lubię pani. No ale to już bez jajuszka. Mubanka. Czuno. Czuno. Chodź, nie wiem, co będziesz robił. Co, fajny brodzik, no nie? Nie, wyżej wczoraj to tak do tych halogenów, do lampy, o? Tak wiesz, lampy przymykały. Nie wygląda pięknie.
Marek, cicho! Nic! Będziemy mieli to. Marek, żeś za blisko ustał. Nie pomieszczę się. Nie żartuj sobie. Przychodzę. Co, znowu na pętyle? Tu, żeby znowu jedzie? No. Marek, to co Marek, to co Bo ta rodzina chce przejechać, nie? Rodzina Bromka. Dawajcie, pociągniemy. Wy za długo. To jak się z wody wjeżdża, obniżenie prędkości. Na tej prędkości jak wjeżdżasz, to walisz po tym powietrzu. Ze skuterem śnieżnym. Darek nie ma safariaka snorglasa. Nie uda się. Darek nie chce robić nam kłopotu. Cichy. Moi żonkuje trochę. Ja bym poczuł tylko safari. Nie chcę zatem blokady.
Tam ustali, kurde, auto nie idzie. Teraz przyjeżdżo. Kurde, trzeba nie dać teraz. Na wyjeździe. No. Mhm. Ale to jest bardzo mało, bo nie wyjebię, co ja biedny mogę! Nie, to by było do zrobienia, ale tak w tym świetnie. No i teraz by zrobił. Pasek jest do siedzi. Nie, ale zobaczymy jest ładny, kurwa w oryginale nic tam w sumie wydumek nie porobiony, to ładnie to mi się podoba, podoba. No początek miał dobry, to jest też na koniec przygał. No już tam kaszka na dole gdzieś jest dobra, tam na środku. Dobry, dobra, to na wyjeździe. No jest, jest, jest. Ja musiałem na pół sprzęg wyciśnąć, bo już się muli mnie, więc naprawdę myślałem, że są. Trzeba było na reduktorze, no to zrobiłem sobie takie. Już mi to wiesz, rzadko się robiło mi stanie. Myślałem, że zdechnę. Ale głębiej, bo za pierwszym razem nie wziąłem wody, za drugim już wziąłem. Nie pierdą w ciapny? Ten młody. Darek kaputny. A Darek ciągnie. Wspierał i pomagał w armii. Brawo! To jest twoje!
Widzę do pana Grzesia Śmunkwiego. Ja ten też. Brawo! Grzesio, Grzesio. Jeszcze pan Bernarda. Panie Bernardzie. Benek, Benek. Pani? Lubo 4 razy 4, 15 przyjęli, którzy na świetnie znam podróżujemy. Ja z tobą też towarzyszyłem. Mamy niestety przedstawiciela, chcieliśmy też złożyć. Stefan, Stefan. Jakaś przemowa, Stefan. To nie wiedzę, że tylko nadzieję, że to będzie taka mała lekcja historii również na naszych dzieciaków, poznamy tak troszeczkę. Tej historii, której pewnie tak do końca nie znają. Dziękujemy wam bardzo za to. To jest czwarta edycja zajazdu Wysokomazowieckiego. Zmieni się tak, że co roku ktoś, tak jak to się, ktoś przybywa po prostu naszych. Także mam nadzieję, że skoro już w tym roku przybyliście, to co roku będziecie nas towarzyszyć. Ja serdecznie zapraszam. Dziewięć osób, no jak coś, no to są jeszcze dwa osobowe samochody, no to u Stefana jest bodajże 4 miejsca i umywał się z wszystkiego. Jeśli no po prostu sukierzy, no to nie ma problemu, no nie? Nie, bo gdy to nie wiem, bo nie wiedziałem, że aż tak się wiesz, przedłuży, nie? Ale widzisz, czy mówię, że mają swoje pakunki. Marek! Ja pszczółki, kurde, latają, ich złapać nie można! Ej, chłopaki! Dalej!
Jarek! Może już będziemy tamty zbierać po późno. Ryszek, nie! Juhu! Fuck!